dzisiejszym programie opowiemy o sprawie kanału Gliwickiego, o którym dyskutowano w Urzędzie Wojewódzkim. Odwiedzimy Mysi Królika i jego podopiecznych, Bociany i Popielice. Udamy się na wycieczkę po lesie z Jackiem Bożkiem i porozmawiamy o koniach na emeryturze. W sierpniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone wyzwaniom społeczno-gospodarczo-środowiskowym związanym z kanałem Gliwickim i rzeką Odrą. W wydarzeniu wziął udział Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Infrastruktury. Problem zanieczyszczeń kanału Gliwickiego to problem, który dotyka naszego województwa od kilkudziesięciu lat. Tak naprawdę nawet okresu II wojny światowej. Rozmawiamy dzisiaj z Państwową Radą Gospodarki Wodnej, z wojewodą, z samorządem województwa, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, ale najważniejsze również z Bankiem Światowym, jak przeprowadzić odpowiedni montaż finansowy, żeby ten problem w końcu rozwiązać. Katowicki Fundusz aktywnie uczestniczy w pracach nad strategią dla Odry, wspiera działania mające na celu przywrócenie społecznej i ekologicznej funkcji śląskiego odcinka rzeki, obejmującego przede wszystkim kanał Gliwicki i jego dopływy. Z planowanych działań najistotniejszy jest monitoring stanu wód, inwestycje związane z oczyszczaniem ścieków, i to zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, a także odbudowa ekosystemów. Z Bielska, z wyzwolenia. Dobra, to dla pani radnicy. Oczywiście, tak, oczywiście. Prawie codziennie do Mysi Królika przybywają nowi pacjenci, czy też pensjonariusze. Chociaż nie wszyscy przybywają, co po niektórych trzeba jednak sprowadzać. Co tam mamy? Gołębia. No, uderzył w jakiś ekran dźwiękoszczelny. Chodzi oczywiście o dzikie zwierzęta, które potrzebują pomocy. Uderzył. Nie wiem, czy to jest... Ja nie wiem. A widziała jego oczy? Tak, tylko sobie. A on został pod ekranami znaleziony, czy? Nasz gołąb niestety dostał antybiotyki. Obrzęk oczu to albo stan zapalny, albo wynik obrażeń wewnętrznych. Na razie zostaje na obserwacji. Może wróci na wolność. Statystykę podnoszą oczywiście młode, które trafiają w sezonie tym wiosenno-letnim, więc jak tam obliczamy, co roku około 60% zwierząt, tych wszystkich, które do nas trafiają, udaje się przywrócić na wolność. A to maleństwo? To popielica szara. Czepliwe łapki i łobuzerski nocny styl życia. Oczywiście to są maluchy. Zwykle mieszkają w drzewach liściastych, uwielbiają buczynę, a podczas żerowania wydają bardzo charakterystyczne głosy. Przypominają one gardłowe chrząknięcia lub kwiknięcia brzmiące jak kri lub ui. I trwają około 1-2 sekundy. Im się nie poszczęściło, gdzieś niechcący, już zrobiły się ruchliwe i widocznie spadły i matka po prostu po nich nie przyszła. Już dość mocno osłabione do nas trafiły. Na szczęście udało się nam je wzmocnić i jak widać już na filmiku są ruchliwe, same już zaczynają zjadać. Jednak one z nami zostaną do przyszłego roku. Nie zdążymy je na tyle odchować i usamodzielnić, żebyśmy je mogli wypuścić przed zimą na wolność. Więc będą spędzały zimę w naszej wolierze. Mamy taką specjalną wolierę dla popielic, bo to jest taką ciekawostką, że te zwierzęta żyją wysoko w koronach drzew, ale na zimę, na hibernację schodzą i zagrzebują się w ziemi. Populacja tej popielicy tutaj się rozszerza. Pierwsze trafiły do nas chyba gdzieś około tam, nie wiem, 8 lat. W ogóle nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Bo takie trafiło małe jak mysza. Nie wiedzieliśmy, czym pokarmić do końca. Te maluchy wypadły z gniazda, które zwykle popielice zakładają w dziuplach. Właściwie przybyły tu z dwóch innych lokalizacji. Poznały się dopiero w Mysi Króliku. I od kiedy tu są, dzielą wspólnie sypialną skarpetę, jedzą z jednej miski i rozwiązują krzyżówki. No nie, krzyżówek nie rozwiązują. Jak mlaszcze.
Inną liczną grupą przybywającą do Mysi Królika są bociany. Na przełomie końcówka lipca, początek sierpnia co roku praktycznie trafiają młode bociany, które uczą się latać. I nie zawsze ta pierwsza nauka tego latania wychodzi im dobrze. Często właśnie ulegają różnego rodzaju kontuzjom. Bardzo często łamią nogi, ranią sobie skrzydło, łamią skrzydła. Te akurat dwa młodziki, bo tam z nimi razem jest taki stały pensjonariusz, który niestety nie ma jednego oka, ale te dwa młodziki, które tam widzimy na filmie, to są bociany, które mają problem z ostatnimi końcówkami piór przy skrzydeł. Nie do końca dobrze się jeszcze wykształciły, wyrosły te pióra, więc czekamy, mamy nadzieję, że zdążą jeszcze odlecieć w tym roku. To jest nasz stały pensjonariusz, ponieważ on miał złamanie barku, takie, które się niestety nie dało nastawić na tyle sprawnie, żeby mógł polecieć. Funkcjonuje, tutaj sobie macha tymi skrzydłami, natomiast nie jest w stanie się wznieść, żeby sprawnie odlecieć, więc z nami po prostu tutaj zostaje. Poznajcie Państwo jeszcze jedną grupę, która zwykle wpada do Mysi Królika zdrowa. Ale zostaje tu na zawsze. Oto robaczki, potocznie zwane spaghetti, a tu ekipa tortellinich, przysmaki pensjonariuszy. A teraz, szanowni państwo, udamy się na spacer po lesie. Razem z Jackiem Bożkiem, prezesem klubu Gaja. Od dłuższego czasu jest dyskusja, jak mają te lasy być zarządzane. Ja myślę, że to będzie się ucierało i bardzo dobrze, że społeczeństwo obywatelskie zaczyna mieć i mam nadzieję będzie miało większy wpływ na to, jak wyglądają lasy wokół dużych miast, bo to jest bardzo istotne z punktu widzenia społecznego. Natomiast oczywiście leśnicy będą na to patrzyli z punktu widzenia także gospodarczego, ale nas, aktywistów i działaczy, w tym momencie interesuje sytuacja obywateli i obywatelek i jak możemy z tych lasów wokół miast korzystać. No to przekonajmy się sami. Pierwsza napotkana w lesie osoba... To jest dla mnie codzienny spacer po pracy, którą wykonuję zdalnie. W lesie się odpoczywa, co? Tak, ojej, łono natury to jest chyba najlepsza rzecz, jaka jest, prawda? Zdecydowanie powietrze, zielony kolor, działają kojące, a ptaki leśne uspokajają, chyba że jest to pracujący dzięcioł. Jeszcze szum liści. Magic. Ale lasy to też biznes. No i też gospodarka leśna sprawiła, że w lasach pojawiły się gigantyczne drogi zrywkowe. To już nie te czasy, kiedy zrywało się drewno końmi, co było zdecydowanie lepsze dla lasu. No, dla koni niekoniecznie, ale dla lasu na pewno, bo nie trzeba było tych wielkich dróg zrywkowych budować. No, ale jest też ogromny popyt na drewno, to też trzeba zaznaczyć, czyli lasy mają presję klimatyczną, presję gospodarczą, polityczną, no i mają oczywiście presję wewnętrzną. Od czasów austro-węgierskich wycinano w naszej okolicy lasy liściaste, a w ich miejsce sadzono świerczynę, która szybko rosła i można było znowu pozyskiwać drewno. Ale jak się okazało, Franciszek Józef się mylił. To drzewo w naszej szerokości geograficznej i warunkach klimatycznych schło i chorowało, a przez to nawet w kwestiach higienicznych trzeba teraz wycinać całe połacia lasów. Nie ma korzeni leśnych, czyli drzew, magazynów wody. Jest coraz bardziej sucho. Jak już pada deszcz, to są to deszcze nawalne, bardzo często dosyć groźne. Jeszcze gorsze dla lasu, dlatego że zbierają ściółkę, jeżeli to jest w lasach górskich. Tu też trzeba znaleźć stare i nowe sposoby na to, żeby ratować las i ratować drzewa. Dlaczego one są ważne? No, z tym chyba nie trzeba tu Państwu mówić. Bez drzew nie będzie w takim kraju jak nasz
życia. Tym bardziej, co wciąż podkreślamy wszyscy ci, którzy zajmują się ekologią czy przyrodą, że zmiany klimatu są dramatyczne, to widać na naszych oczach. W tym miejscu na przykład był strumyk leśny, a właściwie potok. Dziś jest spękana ziemia. No tutaj jesteśmy świadkami dramatycznych sytuacji, które teraz mamy wokół nas. Jest to potok. Przez wiele, wiele lat spacerowałem tym miejscem i był to rwący potok, dużo wody. Jest połowa sierpnia, 2024 rok, no nie ma wody, po prostu nie ma wody. Tu także był dopływ do tego potoku, nie ma odrobiny wody. Jeżeli takie sytuacje nie mówią nam, ludziom, że jesteśmy w bardzo dramatycznym położeniu, to ja już nie wiem, jak mówić obywatelom i obywatelkom o tym, że mamy naprawdę trudną sytuację, jeśli chodzi o zmiany klimatu w naszym kraju. W Polsce nie jest jeszcze tak najgorzej. Mamy gigantyczne kłopoty, jeśli chodzi o lasy w Europie. Gigantyczne pożary. Mamy zaniki bioróżnorodności w wielu, wielu miejscach. Co to oznacza? To oznacza, że te lasy nie będą mogły same się chronić i bronić. Bardzo jest to trudna sytuacja i w Europie, i na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, gigantyczne pożary w Kanadzie, gigantyczne pożary na Syberii. Dlatego latem, kiedy jest sucho, wchodząc do lasu, zachowajmy ostrożność, żeby nie zapruszyć ognia. Las rośnie wolno, ale pali się bardzo szybko. Czy wiecie Państwo, że konie też mogą być na emeryturze? Tak, tak. Poznajcie Pegaza, konia, którego udało się wykupić w drodze do ubojni, i Lady. Rasową babcię konną, która zakochana jest w Pegazie od pierwszego wejrzenia. Takie to końskie zaloty. No przed 30 są, albo już może nawet i mają 30. No nie znam jego dokładnej daty urodzenia. Oni tam nie robili zapisów w rzeźni, więc nie wiadomo, tak około. Miśka też już dochodzi tego wieku. Śpioszek. To jak na ludzkie standardy, około setki. I jak to w podeszłym wieku bywa, mają problemy zdrowotne. Tak właśnie jest. To się tak wydaje, że koń na łąkach to tak na emeryturę idzie i to się śmieją weterynarze, których z nami szanuję, że majtki z liści i na pastwisko. To tak nie działa, bo te konie są starsze i tak naprawdę potrzebują więcej niż potrzebowały, jak były młodsze, i wtedy dużo lepiej by sobie na tak zwanych łąkach poradziły. To średnio wychowawcze, ale niech się podrapie, swędzi ją to oko, które ma po prostu uszkodzone. A że ja jestem wyrozumiała, ale pewnie nie powinnam ci dawać, to ty nie próbuj nawet teraz, bo już w dwie strony to będzie trudno. Damy, niech się podrapie. Także wymaga też częstego prania, starość koni, jak widać. No i takich zabiegów właśnie dentystycznych, kowalskich. Te kopyta są słabsze, zęby są słabsze. To się tak wydaje, ale to są bardzo częste zabiegi, no bo to średnio u młodych koni jest raz na rok, się mówi, kontrola dentystyczna, a u takich starszych koni to raz na pół roku, czasami nawet 2-3 miesiące, jeżeli coś się dzieje. A to są Pegaza ząbki. A ci pokażesz zęby? A właściwie ich brak? Jemu te rękawiczki już śmierdzą. Jak on już te rękawiczki ja mam, to on jest niezadowolony. O. Proszę bardzo. Na górze żadnych już nie ma. Same dziąsła. A na dole zostały te cztery. Może mu tą trawę już wyciągnę przy okazji z tej dziury.
On nie lubi tego. Ale tą ranę trzeba oczyszczać. On trzeba było po zabiegu wyciągnąć mu tu. Miał opatrunek i tak dalej, no teraz to już jest zagojone, więc tam ta trawka będzie jeszcze wchodzić, ale potem jeszcze zagoi tak jak ładnie na górze. Nie będzie tej dziury, więc nie będzie wchodzić trawa, nie? Jeszcze mu zostaje szóstka do wyrwania. No i zobaczymy co dalej, no bo tak jak u niej, no te zęby się już po prostu łamią. Ostatnie zabiegi kosztowały przeszło 3000 zł. Niestety trzeba się już szykować na następne. Lady musi mieć zakrapiane oko. Zraniła się w rogówkę. Zapalny najgorszy już jest za nami, ale tu widać, że miała nawet startę na powiece. No czekaj, bo macie. Wylinka jej zeszła. I tutaj miała startę. Bo tak ją swędziało, że po prostu się starła skóra z powieki. No więc zakropimy jej oczko. Specjalne maski chronią konie przed insektami. Trzeba mieć końskie zdrowie na łące. Są na tyle zaopiekowane, że nie ma żadnych objawów i konieczności leczenia. Astmy, wrzodów, ona ma nowotwór, jest po ochwacie. Dużo tego jest, ale wszystko, że tak powiem, jest pod kontrolą. Pegas nosi specjalne obuwie. Zresztą Lady też. To są specjalne podkowy. Jeżeli z jakiegoś powodu koń nie może być kłuty, daj nóżkę skarbie, to przykleja się taką podkowę z wypełnieniem. Ona jest akurat na akrylu klejona, tu z wypełnieniem, z siateczką. Wszystko pięknie przygotowane przez naszą zaprzyjaźnioną panią weterynarz Kowal Adę Majochę, która się nimi opiekuje od wielu lat i umożliwia im chodzenie bez bólu po właśnie różnych przejściach, choćby o chwacie u Lady. Pegas dodatkowo stawia niefortunnie nogę na nogę. Zagojona rana, aczkolwiek wcześniej było naprawdę nieciekawie. Tą nogą tutaj i... O. No teraz i tak jest nieźle, jak tak odstawia. Problem jest w kolanie. Kolano było prześwietlane, było robione USG, było nawet podane lekarstwo do obu kolan. No niestety nie mają już weterynarzy na to pomysłu. No koniec starszy, trzeba to wziąć pod uwagę. Także on sobie po prostu te nóżki tak ustawia niefortunnie i po to też są kaloszki. Tu są zakupione dopiero do przymierzenia, o takie kaloszki. Też właśnie wymagają częstych zakupów niestety tych kaloszków, bo je niszczą. To chroni nogę przed tym, że jak on depta nogą po nodze, to depta po tym zamiast po swojej nodze, nie uszkadzając się, bo uszkadzał się tutaj, po prostu dziury sobie robił. No a tak to uszkadza te kaloszki, które po prostu później trzeba zakupić, także sprawdzimy to i są bardzo dobre. Najulubieńszym momentem spotkania z człowiekami jest pieszczota w postaci drapania. Jagoda jest dla nich uosobieniem tego procesu. Będę tu drapać tego konia, jednego i drugiego. Temu tu warga wisi już, spany jest. Zmęczony koń, całym dniem na słońcu jedzenie trawy. Wprawdzie Jagoda nie jest belerofontem, ale doskonale wie, jak okiełznać Pegaza. Nie chcę na skrzydełka, gdzieś myślę tutaj, chociaż to jest trochę brudno, mimo że był wczoraj kąpany, to... No właśnie, było kąpany, już, jest po prostu pierwszy społeczniak. Tutaj, to są te miejsca, proszę bardzo, jak się cieszy. Na skrzydełka i na maziu. No więź między nami na pewno ją jest, ponieważ ja się nim opiekuję od 23, więcej nawet może. Ja byłam dzieckiem, on był dzieckiem. Teraz to już jest takim misiem przytulaskiem, kiedyś taki nie był. No ale ma zaspokojone wszystkie potrzeby, myślę, że to jest najważniejsze. Nie ma koni bardzo niewiele koni, które są niegrzeczne. To są konie z reguły z problemami behawioralnymi, związanymi z jakimś niezapewnieniem im dobrostanu. Jeśli koń ma wszystko, czyli drugiego konia i kontakt z nim fizyczny, pić, jeść, schron i tak dalej, to naprawdę większość, mówimy o dobrze zaspokojonych potrzebach koni z grzecznych właśnie takich. No nie mówię, że mają taki dzień, że sobie pobiegają, tak? Czy są jakieś bardziej rzeźkie, no ale to są też już starsze konie. No i też się dogadujemy, wiemy co kiedy można robić. Czasem są dni, że można więcej, czasem mniej. I to
im w stosunku do mnie, tak samo mnie w stosunku do nich, bo też są dni, kiedy one mi pokazują, że jakby no nie jest to dzień na robienie czegoś tam. Gdybyście Państwo chcieli zrobić coś dla tej dwójki emerytów, to odsyłamy do Klubu Gaja, ich dobroczyńców. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia.